Dzień dobry. Prescott Knight tutaj na nasz kolejny Grammar Sunday. Już jesteśmy po świąt, więc myślałem, że nawet nie mogę robić ten dowcip, że dzisiaj będzie doskonały prezent na świąt, ale możemy udawać, że tak już mówiłem. Ale dzisiaj mamy właśnie present perfect. Present perfect. Present perfect to znaczy teraźniejsze dokonane. I obiecuję, że dzisiejszy film będzie trochę długi. I to będzie duża informacja, ale to jest chyba tylko, bo to jest najtrudniejszy czas dla Polaków w języku angielskim. Jest bardzo trudny do tłumaczyć i to mamy dużo takich zasady, które mogą być lekko nielogiczne, ale zaufaj, tam jest logika, tylko to będzie trochę inna logika niż całe. Macie szczęście, bo ja będę to tłumaczyć w 14 słów. 14 słów. I jeżeli pamiętacie, że oglądaliście mój present simple albo present continuous, potrzebne mi było tylko 3 słowa, past simple tylko 2, a present perfect niestety potrzebne mi jest 14. Chyba nawet gorsze, wszystko będzie po angielsku, jak moje zasady, bo nie wymyśliłem taki ładnie po polsku. Więc że to będziemy mieli to. Present perfect, jak mówiłem, że to jest bardzo ważny czas, bardzo często używany, a niestety jest bardzo często używany źle. Najpierw będziemy zacząć z konstrukcji, a konstrukcję będziemy robić dosyć szybko, bo jest w pewnym sensie konstrukcja jest prosta, ale będzie jakiś jeden mały problem, a zobaczymy jak to jest. Present perfect ma konstrukcję have. Have będzie w czas teraźniejszy, więc to naprawdę będzie have lub has. Plus trzeci kolum. No, trzeci kolum to się nazywa oficjalny past participle. To jest imię słów czasu przeszłego, a naprawdę to jest po prostu nasz trzeci kolum. Jeżeli czasownik jest regularny, to będzie z końcówką ed. I jak będzie nieregularny, to będzie coś dziwnego z listy, które musimy niestety pamiętać na pamięć. Pamiętać na pamięć. Tak, więc to jest have lub has plus trzeci kolum. Więc skrócone to będzie apostrofi VE lub apostrofi S, więc możemy powiedzieć na przykład I've done, he's done, I haven't done, he hasn't done, have I done, has he done. I to musimy pamiętać, że tutaj ten apostrofi S bardzo łatwo pomylić się na przykład jeżeli to jest is, albo jeżeli to pokazuje właściciel czegoś, bo to też używamy apostrofi S. Musimy pomyśleć, jeżeli widzimy apostrofi S plus trzeci kolum, to będzie present perfect. Więc to te dwie rzeczy pracują razem cały czas. Myślę, że nie trzeba rozmawiać dużo na tej konstrukcji, bo to jest trochę, jest proste. I teraz mam nadzieję, jeżeli oglądacie co mój piąty film o gramatyce, możecie widzieć, że konstrukcje naprawdę są dosyć łatwe. Jak jesteś na poziom, żeby uczyć się present perfect, to nie trzeba dużo martwić się o konstrukcji. Więc zaczynamy na te prawdziwe zabawy. I to mamy 3 zasady, 14 słów. Więc będziemy mieli raz, dwa, 3 zasady i będzie kilka dodatkowych rzeczy później. I naprawdę to, jeżeli rozumiecie tutaj, co powiem następne, nie wiem, pół godziny, to będzie naprawdę 95%, co można robić z present perfect. Tutaj będzie prawie wszystko. Zaczynamy z zasady numer 1. O, te 14 słów, kiedyś to było 13. I widziałem, że było dużo problemy, więc że to trochę kłamałem, bo to 13 słów po angielsku plus 1 po polsku. Więc musiałem dodać jedno słowo po polsku, żeby wszystko rozumieć. I to, jak myślę, że ten dodatkowy słowo będzie tłumaczyć bardzo, bardzo dużo.
Tak, jedno słowo, to wystarczy. Zasady numer jeden. Past action, don't know when. Past action, don't know when. I jeżeli pamiętamy z past simple kocha wiedzieć kiedy. A tutaj mamy akcję w przeszłości, a nie wiemy kiedy. I tutaj jest ten problem, albo nie wiemy kiedy, albo po prostu nieważne kiedy, bo on nie skoncentruje się, kiedy to się stało. I czy to ma dużą różnicę? Na przykład past simple kocha wiedzieć kiedy, a present perfect, nieważne kiedy. A czy to będzie duża różnica? I prawdę mówiąc, tylko znalazłem dwie rzeczy, które może być. I przepraszam, że używam dużo przykładów z mojej życia, ale tak to jest. Ja byłem na wakacje w Stanach. Tak, że to byłem w Stanach, pojechałem do Stanów kilka razy. I jeżeli chcę używać past simple, to musimy rozmawiać, że za każdym razem, jeżeli to na przykład byłem tam 3 lata temu pojechałem, 5 lat temu pojechałem, 7 lat temu, past simple musiałbym powiedzieć, kiedy każda wycieczka było, bo past simple kocha wiedzieć kiedy. Present perfect, jeżeli nieważne kiedy, potem jest bardzo łatwo powiedzieć, ile razy to byłem. Więc present perfect kocha wiedzieć o na przykład how much, albo how many. How many. Więc że to present perfect, to bardzo łatwo, że jechałem do Stanów 5 razy. Bo potem już nieważne, kiedy to było za każdym razem. I to również mogę powiedzieć, że ja pisałem 3 listy dzisiaj, albo ukradłem 5 samochodów wczoraj. Że takie rzeczy to możemy powiedzieć, że to w życiu coś robiłem dużo razy, albo nigdy nie robiłem. I takie rzeczy możemy powiedzieć. Drugi część, prawdziwy przykład z mojej życia, że to powiedzmy, mieszkam w małej wiosce. I bardzo lubię kupić rzeczy na przykład na Allegro. To zawsze kupię rzeczy i to jest bardzo fajnie, bo potem paczka przyjdzie do mnie do domu. I to ktoś zawsze jest w domu i jeżeli czekam na paczkę, to mogę dzwonić do domu i pytać, jeżeli chciałem past simple, pytać, czy moja paczka jest o 10. I ktoś mówi, że nie. Może o 11, czy moja paczka przyszła? Nie, o 12. No tak, o 12 było. Ale present perfect, mogę pytać bardziej, czy moja paczka było tutaj w ogóle kiedykolwiek dzisiaj i potem mogę dostać odpowiedź tak albo nie. Więc past simple, ponieważ musimy z góry powiedzieć kiedy, to bardzo ograniczy, jak możemy pytać, czy tą czynność w ogóle to się stało. Więc bardzo często używamy present perfect, żeby pytać, czy tą czynność w ogóle się stało. A potem możemy określić, bo to jest trochę logicznie. Jeżeli pytam, kiedy to się stało, to już muszę wiedzieć, że to już stało się. Więc że to jest trochę łatwiejsze pytać, czy w ogóle kiedykolwiek to się stało. Więc że to jest trochę po prostu, kiedy nie jest tak ważne. Zasada numer dwa, więc już korzystałem 5 słów. Zasada numer dwa jest chyba najważniejsza tutaj. I tutaj mamy past action, present result. Past action, present result. Więc mamy akcję w przeszłości, ale ten wynik tego, ten rezultat jest teraźniejszy. A tutaj jest dlatego, no już możecie trochę widzieć, to jest czas teraźniejszy, to jest present perfect. To nie jest czas przeszły, ale pierwsze dwa zasady mówię o akcji w przeszłości. I tutaj jest
coś, że ten rezultat jest teraźniejszy. I tutaj dodamy dodatkowe słowo więc. Więc coś było, więc coś jest. A naprawdę nie patrzymy, co było, bo ten czynność nie jest najważniejszy. Ten rezultat jest na co patrzymy. Tak, więc to jeżeli, mam nadzieję, że kiedyś już rysowałem coś takiego, to mamy linię czasu. Tak, tutaj jest now, a tutaj jest przyszłość, tutaj jest przeszłość, bardzo trudno powiedzieć w języku polskim. I mamy taki czynność tutaj, taki action. Więc mamy teraz jakiś czynność było. A co naprawdę present perfect patrzy? Present perfect patrzy, że jak on może dotykać teraz. Więc robiłem sobie kawę, więc mam kawę. Naprawiłem swój samochód, więc mogę jechać. Gotowałem kolację, więc możemy jeść. Pisałem list, więc list jest przygotowany, żeby wysłać. Więc coś było, więc coś jest. A naprawdę ten więc tutaj, to jest na co naprawdę patrzymy. Bo ten czynność, a mogę powiedzieć, że gdzie ja mieszkam, jak mówiłem, że ktoś zawsze jest, pani Basia, ona zawsze siedzi w kuchni cały dzień. I ona mogła pytać, dzwonić i pytać, o, pani Basiu, czy listonosz był dzisiaj, bo czekam na paczkę. A co ona powie? Że, no tak, listonosz, stary kolega nasz, on przyjdzie codziennie na kawę, siedzimy, pijemy kawę, rozmawiamy. Więc ja naprawdę nie pytam, kiedy pytam, czy listonosz było, to nie jest najważniejsze. Naprawdę pytam, czy moja paczka przyszła. Pytam o rezultat. Ten czynność. I to zawsze myślimy, że listonosz było, więc paczka jest. To naprawdę pytam, czy moja paczka jest, ale naprawdę mówimy o, czy listonosz było. Więc tutaj ten więc jest cały ten, to jest dlatego, to jest czas teraźniejszy. Bo tak, ten czynność jest w przeszłość, ale ten wynik jest teraźniejszy. I chciałbym powiedzieć, że to było wszystko, bo jeżeli tylko to, możemy myśleć, że to jest taki dziwny czas przeszły, bo tak, to jest jakby niby czas przeszły, tylko tak trochę rozmawia, że ten wynik jest teraz i to możemy tak trochę lubić i to jest taki fajnie. I to już mamy nasz trzeci punkt. Trzeci punkt jest stan, który zaczynał w przeszłość i nadal prawda. Więc mamy past state, still true. Past state, still true. A co to znaczy? Stan w przeszłości. To znaczy, najłatwiejsze powiedzieć na przykład, jeżeli chcę powiedzieć, nie, ja mieszkam, I live in Mashamadona. I live in Mashamadona. Piękne zdanie, present simple, bo rozmawia o fakty, każda osoba mieszka gdzieś, nawet jeżeli mieszkasz pod mostem, gdzieś na pewno jakiś most pod mostem mieszkasz. Ja mieszkam w Mashamadonie. I to jest present simple, tylko fakt. Ale jeżeli chcę powiedzieć, że ja mieszkam w Mashamadonie od roku 2018, since 2018, i to jest również od 2 lat, więc napiszemy to for, to już prawie 3 lata, for 2 years,
I mogę to ładnie rysować. Taki linię znowu. Tutaj mamy now. Tutaj jest 2018. I tutaj ja przeprowadzam się do Shandong. Move. I tutaj właśnie to używamy, to używam niebieski do tego. Tutaj mamy słowo since. Since używamy na początek okresu. A for używamy, żeby powiedzieć, jak długi ten okres jest. Więc to since mówimy o początek okresu do teraz, a for mówi od tak, jak długo ten okres jest. A widzimy, że since z reguły zawsze używamy z present perfect. For, ponieważ się mogę przemieszczać ten okres gdzieś, możemy używać for też z past simple. Więc for może być z past simple. Chyba będę robił specjalne filmy, żeby pokazać więcej tej różnicy z past simple i present perfect. Bo jak widzimy, to są akcje w przeszłości i bardzo, bardzo są bardzo blisko. I więc będę robił specjalne filmy, które połączy to i tłumaczy wszystko. Więc to mamy, ale czekaj, nie mogę tak zostawić, bo tutaj jak mam since albo for, to używam czas, stan z przeszłości, który nadal jest prawdą. Więc muszę dodać I've lived. No właśnie, to jest już present perfect, bo dodałem te informacje. Więc jeżeli chcę tylko fakt, że mieszkam w Shandong, to jest present simple. Jeżeli chcę powiedzieć, że mieszkam od 2 lat, to już jest present perfect. Więc już widzimy trochę, że te sytuacje, to rozmawiamy, tłumaczymy czasami jako przeszły, a czasami jako teraźniejszy, a to naprawdę zależy na sytuacji. I głównie też, jeżeli pamiętamy z past simple, to powiem teraz, bo jeżeli chcę powiedzieć coś past simple, ten kiedy musi być skończony, bo past simple jest całkowicie skończony, czynność. Present perfect to nie musi być do końca skończony. Chyba tak szybciutko mogę czyścić tablicę. Bum, 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 bum. Bo present perfect kocha rozmawiać o nieskończony okres czasu. Jak mówię, że nieskończony, mówię o teraz. Bo present perfect jest czas teraźniejszy, więc on kocha rozmawiać właśnie teraz. I jeżeli chcę powiedzieć na przykład piłem 2 kubki kawy dzisiaj, I've drunk 2 coffees today, I've drunk 2 coffees today, bo dzisiaj to nie jest skończone. Mogę pić dalej. Więc past simple lubi jak coś jest skończone, a present perfect lubi właśnie rozmawiać o dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym porze roku, w tym roku, w tym dekadzie, w tym stuleciu, w tym życiu. Present perfect lubi rozmawiać, że na przykład nigdy nie robiłem coś i mogę powiedzieć I've never eaten snails. I've never eaten snails. Have plus trzeci kolon i to, że nigdy nie jadłem w życiu ślimaki. Od dzień jak urodziłem się do dzisiaj włącznie nadal nie jem ślimaki tutaj. Nie mam gdzieś schowane za tablicą, bo nigdy nie jadłem. I bardzo lubię pytać, na przykład have you ever? Have you ever? Takie pytanie, które present perfect kocha. I've never
And have you ever? Gdzie mam term? I've never, plus trzeci kolumn, have you ever, present perfect, kocha taki pytanie i rzeczy, bo mówimy o czas, którym po prostu nieważne kiedy to było. Tutaj, że nigdy nie robiłem to w życiu, całe życie, od czasu jak urodziłem się do końca życia, a tutaj, czy kiedykolwiek w życiu, od czasu jak urodziłem się do dzisiaj. A potem mamy trzy słowa, które present perfect kocha. Already, just, yet. Already, just, yet. I to są używane, żeby jakieś kluczowe słowa bardzo często są używane z present perfect. Może nie zawsze, ale bardzo często. I możemy powiedzieć na przykład I've already done it. I've already done it. Done it. Jako już to robiłem. A co to znaczy jak coś już robiłem? To znaczy wcześniej niż ktoś myślał. Mamy pyta. Musisz sprzątać pokój? I tu powie się, już to robiłem, więc wcześniej niż on myślała. Możemy powiedzieć, że I've just done it. I've just done it. To znaczy, że właśnie to robiłem. Jeżeli ktoś mi pyta, na przykład może być, że jadłem obiad, a potem ktoś pyta, czy ja chcę kanapki. Nie, dziękuję, bo I've just eaten lunch. Właśnie jadłem, więc i tutaj. Jadłem obiad, więc nie jestem głodny. To jest ten rezultat, że jadłem coś, więc nie jestem głodny. To siedzi między czasownikami i obydwa używamy tylko do pozytywnych zdań. Yet jest trochę inaczej. I haven't done it yet. I haven't done it yet, to znaczy jeszcze nie robiłem to. Więc yet to musi być negatywne zdanie i to jest jeszcze nie. A co to znaczy, jak mówię, że jeszcze nie robiłem to? A to znaczy nie jest robione teraz, ale mam zamiar to robić bardzo wkrótce. Nadal mam zamiar to robić, tylko jeszcze byłem trochę leniwy i jeszcze nie robiłem. A to też może być to pytanie. Have you done it yet? Have you done it yet? I to jest czy już, czy już to robiłeś, czy już to robiłeś. Więc mamy takie trzy słowa, already i just, używamy do pozytywnych zdania. I to siedzi między czasownikami. A yet siedzi na końcu zdania, a tu używamy do negatywne i pytania. I to jest już, właśnie, czy już, albo jeszcze nie. I chyba to jest present perfect. Nie mogę podkreślić wystarczająco mocno, że to jest czas teraźniejszy. Więc się tak, bardzo często rozmawiamy o akcji w przeszłości, ale naprawdę rozmawiamy o ten rezultat, wyniki, który jest teraźniejszy. To nie jest czas przeszły, więc musimy pamiętać właśnie, więc ten słowo, zawsze każde zdanie, które mamy z present perfect, zawsze będzie takie pojęcie więc. Więc jak używamy to, coś było i musisz myśleć, więc co jest. Jadłem obiad, więc nie jestem głodny. Te są dwa takie pojęcia w jednym zdaniu i to nie ma porównywania do języka polskiego. To naprawdę, i czy to jest dobre, czy źle? Trudno powiedzieć. Czasami takich rzeczy mi brakuje w języku polskim, że nie czuję się, jak mogę tłumaczyć to. Wystarczy, muszę powiedzieć dwa zdanie, które w języku angielskim mogę być leniwy i używać jedno zdanie. Więc to jest dla mnie czasami trochę łatwiejsze.
Prawdopodobnie następny film, bo to już czuję się, że muszę chyba trochę bardziej powiedzieć, jaki jest różnica z Past Simple, bo rozmawiałem trochę o Past Simple dzisiaj i to będę robił cały film, który będziemy porównywać i dlaczego są inaczej, bo to będzie używane dużo na maturze i to naprawdę jest bardzo ważne. I tutaj jest po prostu, tutaj jest angielski, musimy to znać bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to było dobre. Dużo pracy tutaj dla mnie. Jaka się film na YouTube, proszę subscribe, lubić to, jeżeli są pytania, jeżeli chcecie więcej przykładów, jeżeli informacje brakuje, które chcecie wiedzieć, albo filmy do przyszłości. Prawie każdą niedzielę rano budzę się i myślę, o czym będę rozmawiać dzisiaj. Więc jak ktoś ma jakieś coś, które chcą słuchać, to chętnie to zrobię. Dziękuję bardzo i miłego weekendu!